ostatni piątek października, 25 dzień miesiąca. Witamy i zapraszamy na serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń, a w nim... Zagrożony remont kościoła świętej Jadwigi, a trzeba go chronić przed zniszczeniem. W tym serwisie powiemy także o nowej ścieżce rowerowej oraz o zagrożeniach, które czyhają na seniorów i jak im zapobiegać. Dzisiaj imieniny obchodzą Daria i Kryspin, jutro Dymitr i Łucjan, a w niedzielę Iwona oraz Sabina. Mamy 298 dzień roku. Jutro słońce wzejdzie o godzinie 7.43, a zajdzie o 17.44. To oznacza, że dzień trwa już zaledwie 10 godzin i 1 minutę. Uwaga! W nocy z 26 na 27 października, czyli z soboty na niedzielę, cofamy zegarki o godzinę. Śpimy więc dłużej. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. 1 listopada przypada Święto Wszystkich Świętych. To właśnie tego dnia wybieramy się na groby naszych bliskich, wspominamy ich i modlimy się za ich duszę. Często jako środek lokomocji mieszkańcy wybierają samochody. To oznacza, że w pobliżu cmentarza w Krośnie Odrzańskim mogą występować utrudnienia w ruchu. W tym dniu, czyli w piątek, 1 listopada, wprowadzono ruch jednokierunkowy na kilku ulicach. Zmiana organizacji ruchu będzie dotyczyła tylko jednego dnia, 1 listopada. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicy Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Metalowców do drogi gruntowej między Krosnem a Łochowicami. Na drodze gruntowej między Łochowicami a ulicą Działkowca także będzie ruch jednokierunkowy. I dalej Działkowca do Metalowców też jednokierunkowy ruch. O ruchu jednokierunkowym czy też zakazach postoju będą informować znaki. Ten zabytek należy bezwzględnie chronić przed zniszczeniem. Co do tego nikt nie ma wątpliwości, a jednak kościół świętej Jadwigi w Krośnie Odrzańskim wymaga pilnego remontu. Przeprowadzone badania wykazały, że obiekt wymaga natychmiastowej, poważnej interwencji. Kościół świętej Jadwigi Śląskiej ulega powolnej degradacji przez wilgoć, która penetruje mury i filary, także przez inne czynniki zewnętrzne, i dla nas istotnym jest zabezpieczenie każdego zabytku, żeby nie skończyło się tak jak ze spichlerzem, który trochę tak dyskutowaliśmy o tym, jak zabezpieczyć zabytek, a on się w tym czasie przewrócił. Na razie kościołowi katastrofa nie grozi, ale zmiany wcześniej zatwierdzonych dokumentów i brak zgód ze strony konserwatora zabytków mogą nie tylko opóźnić, ale i uniemożliwić remont, na który pozyskano miliony złotych. Gmina z sukcesem złożyła projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego, który został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, przez Zarząd Województwa, i dostaliśmy dofinansowanie na ponad 4 miliony złotych, by wykonać prace m.in. zabezpieczające Kościół Świętej Jadwigi Śląskiej przed wilgocią. Ten etap mieliśmy już za sobą, ponieważ projekt był wcześniej zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe i wydane było pozwolenie na budowę na parafię Świętej Jadwigi Śląskiej. Schody zaczęły się, gdy wojewódzki konserwator zabytków ponownie określił zakres prac, inny niż pierwotnie. Problem w tym, że prace badawcze, zakres, który został dookreślony, wykraczają po pierwsze poza sprawy, które były związane i ogłoszone w przetargu, po drugie na to nie ma pieniędzy i nie ma czasu. Dzisiaj przyjęta przez nas technologia uwzględniała zawilgocone filary w kościele, ale też i występujące na dużych wysokościach zawilgocenia murów i wykwity, które się pojawiły na tynku, który został położony w ubiegłym wieku. Jeżeli konserwator zabytków zmieni decyzje, które wcześniej zapadały, prace budowlane mogą się tak opóźnić, że zdobyte zewnętrzne pieniądze trzeba będzie oddać. Wtedy można zapomnieć o remoncie kościoła, a tego nikt sobie nie wyobraża. Nie ma dla mnie najmniejszych wątpliwości, że Krosno zasługuje na to, żeby i ten kościół, żeby go odsłonić w całym swoim pięknie, ale także żeby go zabezpieczyć, bo to nie jest naszą sprawą, aby on przy nas, na naszych oczach niszczył się i degradował, ale żeby właśnie mógł dalej służyć następnym pokoleniom i być tym świadectwem dziedzictwa narodowego, kulturalnego, ale przede wszystkim być miejscem modlitwy dla mieszkańców. Jeszcze raz powtórzmy, jeżeli wojewódzki konserwator zabytków dokona poważnych zmian w dokumentach, które zostały już wcześniej zatwierdzone, prace zostaną wstrzymane.
Dzisiaj na pewno musimy czekać na, po dokonaniu odwiertów i odkrywek, tynków między innymi w Kościele Świętej Jadwigi Śląskiej, musimy czekać na decyzję pani konserwator co do technologii, jaką będziemy zabezpieczać mury. Boję się tylko, że gdyby ta technologia całkowicie uległa zmianie, to po pierwsze wychodzimy poza zakres przedmiotu zamówienia, który zamówiliśmy, i wychodzimy poza zakres robót, które były przewidziane. Zupełnie to się będzie miało nijak do dofinansowania, które już otrzymaliśmy, a to grozi niestety zwrotem środków i wykonywaniem tych prac ze środków własnych. Ani parafia nie dysponuje takimi pieniędzmi, a tym bardziej gmina Krosno-Odrzańska. Dodajmy, że projekt zakłada również udostępnienie wieży kościoła zwiedzającym. Mówimy więc o zagrożeniu nie tylko dla remontu, ale także pomysłu rozwijania turystyki w gminie. Prawie 1 000 000 złotych kosztowała droga rowerowa, która została wybudowana na odcinku Maszewo-Rybaki. Zakończyła się inwestycja powiatowa, która jest bardzo ważna z punktu widzenia komunikacji między tymi dwoma miejscowościami. W Rybakach mamy klasy filialne, na przykład podstawowej Gęstowica klasy 1-3 i chodzi też o przemieszczanie się młodzieży oraz też zakończenie lekcji na przykład. Nie zawsze trzeba czekać w ładnej pogodzie na dowozy szkolne, można też się przepacerować. Ta ścieżka to umożliwia. Plus baza sportowa, którą mamy bardzo mocno zbudowaną, że baza olimpijska, ona jest bardzo bogata. I tu się dzieje wiele też popołudnie i też ta ścieżka komunikuje tą bazę sportową. Po tym, jak kilkukrotnie nie udawało się znaleźć wykonawcy, determinacja w działaniu przyniosła skutek w postaci podpisanej umowy i realizacji. Radny powiatowy Grzegorz Kieliszak, który po nieudanych przetargach i poszukiwaniach wykonawcy nie poddawał się w zabieganiu o drogę, podkreśla, że dla mieszkańców jest to jedno z kluczowych zadań. Zarząd usilnie pracował nad tym, aby się to stało. Szukaliśmy pieniędzy, że tak powiem, w budżecie. Coś się wykroiło. Była to dla mnie osobiście bardzo ważna inwestycja i dla mieszkańców gminy Maszewo, ponieważ jestem mieszkańcem gminy Maszewo. I po wielu perypetiach jakoś nam się udało doprowadzić to do sukcesu. Chociaż sytuacja finansowa powiatu jest ciężka, to plany zakładają realizację inwestycji, na które czekają mieszkańcy. Szczególnie dotyczy to dróg. Także sieć ścieżek rowerowych ma się powiększać. Ciężkie czasy trafiły się na realizację tego projektu, ponieważ czterokrotnie podchodziliśmy z przetargiem do znalezienia wykonawcy. Dopiero za czwartym razem trafiła nam się solidna firma i tutaj ukłony w kierunku pana prezesa. Firma, która bez przeszkód na czas zrealizowała to zadanie. Co w dzisiejszych czasach też bywa rzadkością, często projekty gdzieś tam się przesuwają albo nie wiadomo skąd pojawiają się różne komplikacje. Tutaj wszystko zostało dopięte na czas, bez jakichś większych problemów, i takich wykonawców życzylibyśmy sobie jak najwięcej. By inwestycje powiatowe mogły powstawać, potrzebne są wspólne działania samorządów. W przypadku ścieżki rowerowej zadanie realizował powiat z udziałem środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z dofinansowaniem gminy Maszewo. Krośnieńscy policjanci kolejny raz zorganizowali spotkanie, na którym poruszano ważne dla mieszkańców tematy. Debaty przygotowane przez funkcjonariuszy są istotnym elementem działań prewencyjnych, a sprawy, które są przybliżane m.in. seniorom, mogą stanowić skarbnicę wiedzy. Jak ustrzec się przed oszustami, czy też jak poruszać się po drodze, unikając niebezpiecznych zdarzeń. Niestety pora jesienna, którą mamy za oknem, ciągle zmieniające się warunki na drodze sprzyjają popełnianiu wykroczeń drogowych oraz stwarzaniu niebezpiecznych sytuacji na drodze. Osoby starsze, będąc uczestnikami ruchu drogowego jako piesi, są narażone na duże niebezpieczeństwo. Zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie wzrost zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Druga część spotkania poświęcona była tematyce oszustw. Przestępcy bardzo często wybierają na swoje ofiary osoby starsze, kradnąc niejednokrotnie oszczędności ich życia. Sposobów jest wiele. Na wnuczka, funkcjonariusza, pracownika socjalnego czy nawet księdza. Jest bardzo dużo tych legend, ale głównym tutaj Państwa zadaniem jest być czujnym. Jeżeli dzwoni do Was ktoś podający się nawet za tego wnuczka, a wiecie, że wnuczek nie kontaktował się z wami od dawna, tak? To wykonajcie telefon do córki, tak? Czyli do matki tego wnuczka,
albo nawet do tego wnuczka, jak macie, przedzwonić najpierw i potwierdzić to, że to on akurat dzwoni. Bo zazwyczaj właśnie starsze osoby nie sprawdzają tego, nie oddzwaniają do rodziny i nie sprawdzają, czy faktycznie ten wnuczek ma problem, czy faktycznie trafił do szpitala, bo legendy są różne. Niestety, po takim telefonie osoby starsze tracą czujność. I co robi babcia? Tak jest przejęta wnuczkiem, że wyłącza się całkowicie takie logiczne myślenie. Nigdzie babcia już nie dzwoni, nie pyta rodziców, nie dzwoni do wnuczka, tylko leci do banku i wypłaca pieniądze. Albo ma je w domu, a ten gość tylko się z nią umawia, że za jakiś czas ktoś podejdzie po te pieniądze albo spotkają się gdzieś w umówionym miejscu. Podczas spotkania omówiono także narzędzia funkcjonujące w policji, a takimi są Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda. Uczestnicy spotkania poza uzyskaniem cennych rad poznali także swoich dzielnicowych, z którymi mogli porozmawiać, a także dowiedzieli się, w jakiej formie mogą się z nimi kontaktować. To były cenne informacje dla seniorów. Dowiedziałam się, jak mogę być oszukana, że nawet nie miałam pojęcia o tym, że coś takiego może się zdarzać. Takie spotkania są bardzo ważne z policją, bo też żeśmy się dowiedzieli, jakich mamy policjantów, kto jest naszym dzielnicowym. To jest dużo. Bo to są bardzo duże zagrożenia. I nie potrafimy się nawet bronić przed tym wszystkim, tym nowym światem, jakbym powiedziała, nowymi możliwościami od oszukiwania starszych osób. Rozmowy z powiatowym rzecznikiem konsumentów przybliżyły seniorom prawa, jakie mają konsumenci podczas zawierania umów kupna. Też się spotykam w sklepach na przykład, że nie chcą przyjąć czegoś, że nam odmawiają przyjęcia, jak się kupi, że to już jest po terminie czy coś, nie? A my po prostu potrzebujemy też nieraz iść do domu, przymierzyć, zobaczyć i później oddać. Po serwisie informacyjnym zapraszamy na relacje ze spotkania zorganizowanego przez krośnieńskich policjantów. Dla ludzi zgromadzonych w czasie weekendu w hali sportowo-widowiskowej były to bardzo charyzmatyczne rekolekcje. Odbywające się w Krośnie Odrzańskim spotkanie prowadzone przez misjonarza ojca Jamesa Maniakala na pewno wywołały kolejny raz duże poruszenie zarówno wśród setek osób przybyłych do hali widowiskowo-sportowej, jak i wśród osób, które o tym duchownym tylko słyszały lub widziały jego spotkania na przykład w internecie. Krosno Odrzański odwiedził także biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński. To jest wielkie wydarzenie w skali nie tylko Krosna jako miasta czy parafii, ale diecezji, a mogłem się przekonać przed chwilą, że tu jest bardzo dużo ludzi. Także, którzy przyjechali spoza diecezji, więc to tak można powiedzieć regionalnie, jest to zasięg regionalny tego czasu łaski, czasu, który jest czasem wsłuchania w Słowo Boże i z tego również dzieła, o które Kościół ciągle zabiega, o które się troszczy, czyli wspólnej modlitwy. Rekolekcje odbyły się już po raz czwarty. Doskonała atmosfera współpracy między parafią a samorządem jest stawiana przez biskupa Lityńskiego jako wzór. Ja tutaj chciałbym pogratulować właśnie tak i życzyć sobie, żeby w każdym naszym mieście, w każdej społeczności lokalnej, tej małej ojczyźnie były takie relacje wzajemnego zrozumienia, czyli takiej pomocy wzajemnej. I tutaj muszę tutaj naprawdę pogratulować i zarówno proboszczowi, jak też i burmistrzowi miasta, któremu bardzo dziękuję za taką otwartość i pomoc, także i szkoła, tutaj dając możliwości korzystania z tego lokalu. Ale wiem, dowiedziałem się o 100 wolontariuszach, którzy są tutaj w to zaangażowani. To też pokazuje, że takie przedsięwzięcie nie może się obyć bez szerokiego frontu współpracy, więc to pokazuje, że jest to jakieś oczekiwanie społeczne na tego typu wydarzenia. O dobrej współpracy z parafią mówi także dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z takich spotkań jest też wymierna korzyść. Trzeba zaznaczyć, że hala jest wynajmowana. Dzięki wpływom finansowym zakupiono m.in. nowe dwuskrzydłowe drzwi ewakuacyjne z tak zwanymi antypanikami. Dzięki temu strażacy dopuścili halę do organizacji imprez ze zdecydowanie większą liczbą widzów. My jako środek, jako organizator
także w jakiś sposób dzięki tej współpracy zyskujemy na chociażby doposażeniu hali, czy chociażby dla poprawy bezpieczeństwa, jak montaż drzwi przeciwpożarowych, czy też drzwi zewnętrznych, które no na pewno wpływają i na funkcjonalność hali, jak również na jej bezpieczeństwo. Dodajmy, że ojciec James Maniakal jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Świętego Franciszka Salezego. Co może oznaczać ta liczba? To liczba dni składających się na 50 lat. Jakie to były dni dla tych par? Niejednokrotnie trudne, ale skoro byli uczestnikami tej uroczystości, to więcej było słonecznych niż pochmurnych dni. Te pary małżeńskie obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Ściskam Państwa dłonie i czerpię z nich jak z wielkiej encyklopedii życia. Pokazujecie Państwo swoim przykładem, jak powinniśmy żyć, jak trzeba rozumieć drugiego człowieka, jak go szanować, żeby doczekać tego pięknego jubileuszu. Myślę, że w dobie dzisiejszego pędzącego świata ten dzień skłania nas do refleksji. Do refleksji nad naszym życiem, nad tym, co jest w nim ważne. W obliczu ogromnego wzruszenia jubilatów emocje udzielały się także składającym życzenia gościom. I mimo różnych przeciwności losu, przyrzeczenie danej osoby dotrzymaliście. Jest to rzecz dla mnie, jako młodego człowieka, godna naprawdę podziwu. Z waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólną właśnie drogę małżeństwa. W uroczystości uczestniczyły rodziny oraz najbliżsi jubilatów. Wszyscy zebrani życzyli świętującym parom jeszcze wielu wspólnie przeżytych lat w zdrowiu i szczęściu. Nie zabrakło również wspomnień oraz uroczystego toastu. Jesień nie tylko życia, niewątpliwie należy do seniorów. Po uroczystościach, które odbywały się w Krośnie Odrzańskim, teraz przyszła kolej na Osiecznicę. Tam po raz 19 zorganizowano imprezę dla seniorów. Tego typu uroczystość została zorganizowana przede wszystkim przez wzgląd na pamięć o wszystkich osobach. Nie będę już mówił seniorów, ale bardziej doświadczonych mieszkańców Osiecznicy. Po to, żeby się spotkać, porozmawiać i jeszcze trochę na siebie popatrzeć, ponieważ życie jest bardzo szybkie. Bardzo szybko odchodzimy z tego świata, więc uważam, że warto się spotykać, warto rozmawiać, warto ze sobą po prostu przebywać. Na uroczystość zostały zaproszone osoby powyżej 60 roku życia. Co ważne, mnóstwo osób zaangażowało się w przygotowanie spotkania. To także wyraz szacunku dla seniorów. Każda para rąk do takiej pracy, takiej, którą nie zawsze można zobaczyć, czyli ustawianie stołów, nakrycie, trzeba wynieść, przynieść, ustawić. Jest to taka praca, która nie zawsze jest brana pod uwagę, a jest niezbędna, żeby to wszystko w efekcie końcowym mogło wyglądać ładnie i żeby się ładnie prezentowało. Impreza w Osiecznicy pokazała, że nawet 90-latkowie mają ochotę i przychodzą na takie spotkania. Nic się nie stało. Mogą zaśpiewać kibice tęczy swoim piłkarzom. Seria zwycięstw nie może trwać wiecznie. Po przebudzeniu, nabraniu pewności i dwóch meczach zwycięskich oraz jednym remisie nadeszła gorycz porażki. W minionej kolejce czwartej ligi tęcza Homanit Krosno Odrzańskie uległa drużynie z Przylepu 0-4. Niestety przedostatnia w tabeli Pogoń Świebodzin zremisowała w Ośnie Lubuskim i odjechała krośnianom już na 3 punkty.
Nie mamy wątpliwości, że teraz każdy mecz tęczy to walka o życie w czwartej lidze. Okazją do poprawienia bilansu punktowego będzie spotkanie z Polonią Słubice. Początek na stadionie w Krośnie Odrzańskim w sobotę, 26 października o godzinie 14. Fani piłki halowej już z niecierpliwością czekają na te rozgrywki. Wkrótce rozpocznie się nowy 18 sezon meblosty Ligi Halowej, czyli futsalowych mistrzostw Krosna Odrzańskiego. Zapisy zespołów przyjmowane będą do 12 listopada. Należy dostarczyć pełną listę zawodników wraz z nazwą drużyny oraz logotypem. Więcej o zapisach na osierkrosno.pl. Dodajmy, że ubiegłoroczną rywalizację wygrała hurtownia King, która triumfowała w prestiżowej lubuskiej Superlidze Futsalu, meblosty Lidze Halowej i Pucharze Ligi. www.osierkrosno.pl. Ten adres internetowy oraz profil facebookowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim warto zapamiętać. Wszyscy, którzy poszukują informacji związanych ze sportem, tam znajdą wiadomości. Na bieżąco, szybko. Przede wszystkim pilnujemy tego, żeby informacje o wydarzeniach sportowych nie tylko na terenie gminy, ale też naszych zespołów poza gminą były zamieszczone w kalendarzu, plus w mediach społecznościowych, konkretnie na profilu facebookowym, żeby te informacje były jak tylko najszybciej się zakończą. Więc to oznacza, że w weekendy, w soboty, w niedzielę dzwonimy do trenerów, do opiekunów, do zawodników z prośbą o podanie konkretnych wyników i takiej odpowiedzi uzyskujemy. Informacje od biegaczy, od kolarzy, od przedstawicieli sportu walki. Bardzo mnie to cieszy, że ta współpraca jest doskonała. I dzięki temu Krośnianie mogą nie tylko zobaczyć same wyniki, ale również na przykład zdjęcia czy jakieś relacje ze wydarzeń sportowych. To nie wszystko. Najważniejsze wydarzenia, duże imprezy sportowe są relacjonowane na żywo na kanale YouTube. Również redakcja krośnieńskich wydarzeń zacieśnia współpracę informacyjną z OSIR-em. Zapraszamy na krosno24.tv. Wykorzystajmy sobotę na spacery, grzybobranie, w ogóle na aktywność na świeżym powietrzu. To może być ostatni tak ciepły dzień w tym roku. Termometry wskażą jeszcze 19 stopni, w niedzielę będzie już tylko 13, a może aż. A potem w tygodniu temperatura spadnie do 9 stopni. W nocy także chłodniej, bo tylko 6 kresek powyżej zera. W sobotę możliwe przelotne opady deszczu.